podcastu. Dzisiaj jest ze mną Michał, którego pewnie kojarzycie już z tekstów na stronie i z innych naszych podcastów. Cześć, witajcie. Jest też ze mną Maria, która debiutowała 2 podcasty temu, z tego co pamiętam, prawda? Tak, debiutowałam niedawno. Cześć i dzień dobry wszystkim. Tak, i jestem też ja, Jacek Leniwiec, czyli ten, który to wszystko zaczął od stworzenia, Bóg tego podcastu. Powiedzcie mi, moi drodzy, graliście w szachy? Może gracie dalej? Lubicie grać w szachy? Umiecie grać w szachy? Oj, nie. Warcaby to już jak są czarno-białe, warcaby to tak, warcaby jeszcze kojarzę, ale szachy to dużo. Kiedyś pamiętam jedna z zajawy Harry Potterowych, gdzie były szachy czarodziejów i one były naprawdę fenomenalną rozrywką w tamtym świecie, ale również były takie czasopisma potem z figurkami, żeby stworzyć sobie taką całą planszę. Niestety nie ruszała się, a figurki się nie biły, więc średnio mnie to ciekawiło. Ale w jednej części w Zakonie Feniksa w grze była opcja takiej minigry i tam pamiętam w te szachy, powiedzmy, że grałem, ale właściwie no, mało było tam z gry, bo podświetlało się zawsze przy każdej figurze pole, jakie ta figura ma możliwości ruchu, więc to była bardzo prosta minigra i to w zasadzie jedyna moja przygoda z szachami. A ty, Mary? Ja grałam w szachy, ale jestem jeszcze na etapie wyobrażania sobie tego młodego chłopca, który kupił szachy czarodziejów i jest rozczarowany, że się nie ruszają i nie piją. Więc bardzo współczuję tego roztrzaskania tych pięknych marzeń. Ja sama grałam w szachy i grałam w szachy dość wcześnie. I mam 3 młodszego rodzeństwa i wszyscy graliśmy w szachy, więc moją rozrywką i czymś, co mnie motywowało do tej gry, była ta rywalizacja typowa dla dużej ilości rodzeństwa. Więc ja w ogóle nie mogłam przegapić tej pozycji filmowej, o której zaraz będziemy opowiadać, bo bardzo jest to dla mnie nostalgiczne i przeżywanie tego wszystkiego jeszcze raz, tych pierwszych gier, tej nauki, pierwsze turnieje, bo w ogóle pierwsze turnieje to jest zupełnie inny system gry niż granie takie domowe w szachy, więc ja absolutnie emocjonalnie do szachów zawsze będę mieć sentyment. O, no i wspaniale. Ja tu akurat jestem takim troszeczkę niedzielnym graczem. Mnie w szachy nauczył grać mój ojciec. Nigdy nie dawał mi forów, więc bardzo szybko przestałem czerpać przyjemność z gry w szachy. Ale od tamtej pory zdarza mi się raz na jakiś czas ze znajomymi, czy po prostu nawet w aplikacji sobie pograć. Daleko mi do jakiegoś dobrego poziomu, nie znam taktyk, ale sprawia mi to pewną przyjemność. Pytanie zadałem nie bez przyczyny, gdyż dzisiaj będziemy rozmawiać o serialu, którego główną tematyką jest właśnie gra w szachy. Serial jest stworzony przez Scotta Franka i Alana Scotta. Jest adaptacją książki o tym samym tytule, a mówimy tu o niczym innym jak o Gambicie Królowej, ostatnim hicie Netflixa, zgarniającego masę popularności, cieszący się wysokimi ocenami i piastujący pierwsze miejsce na listach popularności. Historia tego dzieła skupia się na postaci Beth Harmon, czyli dziewczynki, która w wieku 9 lat trafiła do sierocińca i dzięki niepozornemu woźnemu odkryła swój wrodzony talent do szachów. Wraz z całym rozwojem fabuły jej ambicje rosną, aż postanawia w końcu zostać najlepszą szachistką na świecie. I tak jak mógłby zrozumieć, dlaczego ja, czy dlaczego ty, Mary, sięgnęłaś po ten serial, tak zastanawia mnie, dlaczego ty, Michale, skoro z szachami nie masz praktycznie nic wspólnego, sięgnąłeś po Gambita Królowej? Z kronikarskiego poczucia obowiązku jako recenzenta, żebyśmy mieli o czym nagrywać. I zresztą, wiesz jak jest, jednak te nowości Netflixa się śledzi. Gdzieś już tam troszeczkę słyszałem, że ten Gambit naprawdę fajnie wypada, ale nie ukrywam też, że to był właściwie przypadek. Po prostu byłem na weekend w domu i tata włączył pierwszy z brzegu serial, jaki mu się nawinął. A czemu on włączył, nie wiem, po prostu pewnie już mu się nie chciało szukać pilotem. Więc po prostu wziął to, co było w zakładce na czasie i odpalił. I szybko nam to siadło wszystko.
W ogóle uwielbiam też to, jak te trendy się przebijają, jak Netflix wypuszcza jakąś nową serię czy film i chce bardzo go rozpromować. Jestem w połowie serii i nagle wszyscy ludzie ze znajomych zaczynają mi całkowicie osobno i z różnych źródeł polecać. Koniecznie musisz to zobaczyć, jest wszędzie top, musisz, teraz ty. I ta fala mainstreamu się rozlewa i wszyscy teraz są fanami. No ja się nie dziwię, że Netflix wypuszcza swoje produkcje gdzieś tam na najbardziej polecane i najbardziej widoczne miejsca, nie? No, to jest dość logiczne. Ja o Gambicie Królowej usłyszałem w zasadzie w internecie. Ktoś już gdzieś tam pierwsze odcinki bardzo chwalił, potem Michał coś o tym napisał. I również sięgnąłem tak z troszeczkę z braku laku, bo nie miałem co oglądać, bo nadrobiłem całe anime, więc musiałem coś oglądać. Niemniej myślę, że możemy przejść teraz do naszych opinii o serialu. Powiedz mi, Mary, jak ci się podobał, skoro jesteś tutaj największą fanką szachów z nas wszystkich? Fanka szachów. Ale tak, ja absolutnie jestem całkowicie ogromną, sprzedaną mega fanką tego serialu. Uważam, że wszystkie te polecenia i te pochwały i te top listy są absolutnie zasłużone. Nie powiedziałabym, że jest to produkcja absolutnie idealna, bo ma swoje jakieś tam sztampowe zagrania czy działania w fabule i w rozwoju postaci. Niemniej jednak ogólnie ogromnie pozytywne wrażenie zrobił na mnie cały ten serial. Jestem zachwycona produkcją, no i muszę przyznać, że prywatnie, szachowo, nostalgicznie uderzył mnie bardzo mocno i aż po prostu zatęskniłam. Czekam, aż koronawirus się skończy. Wytrenuję moich znajomych i lecimy na turnieje szachowe z powrotem. Czekam, aż ta moda wróci. Nas też wytrenujesz? Jak chcecie, oczywiście. Nawet za darmo. No nie wiem. No nie wiem, Michał, czy ty przekonasz się do szachów po serialu? Jak ci się podobał? Może bardziej jakiś szachoboks, to tak bliższy memu sercu, to tak czuję, żebym się lepiej odnalazł. Czyste szachy to może niekoniecznie, ale jak do tego coś dołożymy, to tak. Gambit jest takim serialem, taką produkcją o jakimś sporcie, bo możemy uznać, że szachy to jest sport, gdzie łatwo nam się w ogóle zżyć z główną bohaterką i kibicować, i mamy takie uczucie, że ale fajnie to wszystko wygląda, też bym pograł te wszystkie taktyki, jakaś tam obrona sycylijska, ale by to było fajnie poznać. I myślę, że to cechuje ogólnie dobry serial. Serial czy film, który ma sportowy wątek przewodni, bo tak samo jeśli oglądamy film z Sylwestrem Stallonem, kiedy on gra legendarnego pięściarza Rockiego Balboa, to też załącza nam się coś takiego, że ale fajnie byłoby boksować, ale to jest świetne. Oczywiście w większości przypadków do pierwszego treningu i pierwszego dostania w twarz czymś pięścią, ale te seriale sportowe, produkcje z takim wątkiem sportowym mają to do siebie, że bardzo mocno angażują w to wszystko, więc no faktycznie w tych szachach by się człowiek chciał nauczyć od samego oglądania. Wiadomo, że nie wygląda to tak samo w praktyce i nie mówię tylko o tym, że trzeba czasem sobie przyćpać, żeby jakiś problem rozwiązać, ale bardzo angażuje to wszystko widza i naprawdę czujemy jakby te emocje gry, tego, że to jest wbrew pozorom bardzo żywa rozgrywka i wtapiamy się w to wszystko łatwo. Myślę, że to, co powiedziałeś, jestem bardzo w ogóle wdzięczna twórcom serialu, że pokazali właśnie szachy przeciwko tym stereotypom, które panują, czyli większość przypadków, kiedy grywałam w te szachy i słyszałam, jak ktoś słyszał, że właśnie gram w te szachy, to było Boże, to jest taka nudna, wolna gra, często z skojarzenia ze starszymi ludźmi, a okazywało się, że gra w to masa młodych ludzi, jest to właśnie bardzo dynamiczna i emocjonująca gra i jestem absolutnie zachwycona pierwszym turniejem Beth Harmon, czyli całymi tymi emocjami związanymi z tym, że ona musi się nauczyć całego tego systemu, czyli nagle pojawiają się jakieś zegary, jakiś system zapisów, ona się czuje taka zagubiona, ale czuć już tą ekscytację, to zdenerwowanie, które wynika w ogóle z zawodów jakichkolwiek, czy to szachowych, czy bardziej angażujących sportowych. I moim zdaniem absolutnie świetnie ujęte jest cała te emocje związane z szachami już podczas tych rozgrywek tak naprawdę partii finałowych i uwielbiam scenę, kiedy właśnie Beth Harmon gra przeciwko haremu,
bodajże, wydaje mi się, że to było wtedy właśnie z nim. Tak. I w momencie, kiedy mamy nawet jedno, że tam pokazują nam trochę szachownicy, ale prawdopodobnie, żeby nie zanudzić widzów, którzy tych szachów tak bardzo nie znają, tak naprawdę mamy dość bliskie ujęcia postaci, które właśnie w tej rozgrywce uczestniczą i takie niezwykle subtelne, minimalne zmiany na ich twarzach, które wskazują i sugerują zbliżającą się porażkę lub sukces, dla mnie były niesamowicie ważne, bo sama to przeżywałam grając turnieje szachowe i to było niesamowite, kiedy wszyscy jednak jesteśmy tylko ludźmi i nawet grając w te tak zwane statyczne szachy, nudne i potworne, wszyscy się tym emocjonowali. Ciężko było nie dać poznać przeciwnikowi, że widzimy jakiś błąd, który popełniliśmy, albo nie chcemy pokazać mu taktyki, którą chcemy zaraz zastosować. Nie możemy, jak w pokerze, nie możemy po prostu niczego po sobie pokazać, a te emocje głęboko skrywane gdzieś wychodzą na wierzch i myślę, że to było bardzo ładnie i aż nostalgicznie dla mnie prywatnie pokazane. Tak, powiedzieliście tu bardzo dużo ciekawych i trafnych rzeczy. Postaram się jeszcze do kilku odnieść. Mianowicie to, co wspominałeś, Michał, o tym, że pojawia się taka ochota na granie. Ja to najczęściej mam właśnie przy sportówkach, czyli sportowych anime, gdy oglądam sobie takie anime i od razu mam w głowie, ale by sobie tu pograł, ale by sobie pograł w siatkówkę, ale by sobie pograł w baseball, nawet jak nigdy w życiu nie grałem, że tak człowiek się rwie do tego, że ma ochotę wstać i zacząć się tego uczyć. I faktycznie jest to bardzo pozytywna cecha sportówek, jeżeli potrafi wywołać takie emocje. A jeżeli już o emocjach wspomniałem, to też jest tak, jak mówiłaś ty, Mary, że te emocje aż się momentami wylewały z tego ekranu, gdzie czuć było właśnie to napięcie, czuć było tą pewną dezorientację momentami. Przede wszystkim jednak czułem, jak oglądałem serial, czułem takie podekscytowanie, że dawajcie dalej, następny mecz, co się będzie dalej, jaki będzie następny ruch. I myślę, że to właśnie za klimat polubiłem ten serial. Myślę, że tak. Myślę, że w tych kwestiach Gambit Królowej otrzymuje wielkiego plusa ode mnie. W ogóle, jeżeli o emocje jeszcze chodzi, to bardzo podobał mi się w ogóle sam rozwój emocjonalny w aspekcie gry. Beth Harmon, która na początku wydawała się takim, przez to, że była takim mocno zamkniętym tym dzieckiem ze względu na swoją tą smutną przeszłość, i jest cały czas bardzo statyczna. Ona naprawdę ma całkowicie bez wyrazu tę twarz i to widać po wielu, wielu jej turniejach. I w momencie, kiedy ona wchodzi na coraz wyższe szczeble i coraz większą trudność napotyka, te momenty, kiedy widać po niej tą frustrację, do momentu, w którym ona potrafi popłakać się publicznie przy tej szachownicy, to było dla mnie naprawdę niezwykle, no po prostu oddające głębie, co te szachy dla niej tak naprawdę znaczyły. O, bo tutaj zahaczyłaś o scenę, gdzie ona płakała. To już jest jedna z scen bliżej końca. Ja chciałbym też tylko odnieść, że dla mnie na przykład ta scena była nie tyle sztuczna, co nie wzbudziła we mnie jakiegoś żalu czy współczucia dla bohaterki, bo tak naprawdę płakała przez siebie, z własnej winy. Przez to wszystko, co doprowadziło, co zrobiła wcześniej, doprowadziła ją tu, gdzie było. Rozumiem, ja to tak odbierałem. Rozumiem. Ale w ogóle jestem też ciekawa, wcześniej Michał chyba wspomniał, że łatwo się z tą postacią identyfikować. I jestem szczerze ciekawa, skąd to wrażenie. Jak sądzicie? Myślę, że sam początek już taki jest, bo wiecie co... Nie ma zabrzmieć źle, jakoś stereotypowo, ale jakby dziecko z sierocińca zawsze będziesz troszkę bardziej kibicować może, bo już masz na wstępie taką dużą dawkę współczucia. Tak mi się wydaje, że jakby po prostu była to dziewczynka z jakiegoś tam średnio zamożnego domu, no to byśmy, no okej, okay, fajnie, gra sobie w szachy, ale jak już sierota, która straciła jeszcze matkę w traumatycznych okolicznościach i ten sierociniec też jest, że jeszcze faszerują tymi prochami, to jakby już na starcie chyba obdarzamy ją naprawdę sporą dawką uczucia, empatii i takiego trzymania kciuków, żeby się jej udało. Zresztą w ogóle pierwszy odcinek jest mega, bo ta aktorka, która grała Bev w dzieciństwie, jest naprawdę świetna. Bardzo fajnie ta dziewuszka wypadło na ekranie i jest taka naturalna, naprawdę bardzo przyjemna, się to ogląda fenomenalnie. I ten początek już jest taki, że no
po prostu trzymamy za nią kciuki i im dalej w las, tym Bev się najpierw tak idzie do przodu, ale gdzieś tam cały czas jest taka troszkę nieporadna, zagubiona w tym świecie przede wszystkim, więc cały czas jest nam jej po drodze kibicować, a potem jest nam, skoro już jej tak długo kibicowaliśmy, to teraz mile jest nam patrzeć na sukcesy, jakie odnosi. Więc myślę, że na tym polega przede wszystkim to, że za nią tak trzymamy kciuki, że się z nią utożsamiamy. Ma bardzo dobry start i potem leci takim mocnym, równym poziomem. O, no to ja mam troszeczkę bardziej znieczulicowe poglądy na to. Ja po prostu lubię bohaterów, którzy są w cudzysłowie koksami, którzy mają potężne umiejętności i lecą przez przeciwników, jakby to było nic dla nich. I jeszcze większą czerpię satysfakcję, gdy oni upadają, kiedy zaczynają się potykać i co się z nimi dzieje. Bardzo podoba mi się ta zmiana psychologiczna w takich bohaterach, którzy są właśnie tacy niczym roboty, utalentowani, po prostu nic im nie stoi na przeszkodzie, aż w końcu się potykają. I dla mnie taki rozwój bohaterów jest najciekawszy. No i w zasadzie właśnie to tutaj dostaliśmy w serialu. Aczkolwiek dalej uważam, że było to potknięcie troszeczkę za małe. Wydaje mi się, że tutaj musiał być happy end. Musiał być happy end i dlatego był happy end. Aczkolwiek widzę, że już wchodzimy na bohaterka... zakończenie. No, poskaczemy trochę, nie? Ja powiem szczerze, że właśnie przez budowę tej postaci, jakby tą motyw sieroctwa, tego domu dziecka, tej w ogóle samej takiej kolorystycznej estetyki początku tego serialu, miałam cały czas takie poczucie, że ta postać właśnie jest skazana na porażkę i nie byłam pewna, czy ta porażka, kiedy ta porażka nastąpi, kiedy ją po prostu dopadnie to, nie wiem, takie oczekiwane zło i może też ja dlatego jej kibicowałam, mimo tego, że właśnie Bev wydaje mi się nadal taką postacią, która sama w swoim życiu, jakkolwiek by jej nie tłumaczyć, popełniła po prostu dużo tych błędów takiej czy innej natury. I ja szczerze, na przykład moment, w którym ona zostaje adoptowana, i ci rodzice się pojawiają jako te nowe postacie. Cały czas ja i jeszcze współlokatorka, z którą oglądałam ten serial, czekałyśmy, co będzie z nimi nie tak. Czy ten ojciec będzie bił tą Bev i tą jej adoptowaną, jakby w cudzysłowie, matkę. Czy okaże się być pijakiem. Czy coś się stanie, czy nie będzie jej lubił, cokolwiek, że cały czas czekałyśmy na to, plus ze względu na jej problemy z tymi prochami, przez cały serial, prawie że do samego końca czekałyśmy, aż ona się albo zaćpa, albo popełni jakieś samobójstwo, albo coś tam. Ja szczerze nie wierzyłam w happy end. Ja bardzo czekałam, nie wierzyłam w to, że ta Bev z tego wyjdzie w żaden sposób, czy to zwycięży, czy nie zwycięży, to uważałam, że jakiś smutny koniec ją spotka, zwłaszcza, że mam wrażenie, że przez cały serial było podkreślane to, że właśnie to jest ta cena za geniusz, że jesteś tym geniuszem, jesteś tą utalentowaną postacią i jakby nie masz szansy przeżyć tego życia szczęśliwie, normalnie i jest cały czas ta presja, że co się stanie w momencie, kiedy ty już osiągniesz wszystko, co mogłeś osiągnąć, co ci w życiu zostaje. A właśnie tak. Moim zdaniem jakby to widmo porażki i taki bardziej mroczny klimat bardzo szybko ustąpiły, bo faktycznie to się utrzymuje przez pierwsze dwa odcinki, bo samo wejście do sierocińca jest takie mega nieprzyjemne i gdzieś tam ta dyrektorka, pomimo tego, że się okazała trochę wredną babą, ale też jakoś nieprzesadnie, to w tych pierwszych scenach tak jakby była tego zapowiedź, że ona jest maniaczką rodem z książek Stephena Kinga, a szybko się okazało, że jednak nie. Potem już scena tej adopcji, gdzie ten przybrany ojciec też właśnie ten początek, mi to wiało takim mocno wstępem do tego, że on będzie ją molestował albo właśnie bił, ale po prostu wyjechał i zniknął aż do końcówki całego serialu, więc moim zdaniem to widmo tego, że stanie się coś złego, szybko gdzieś tam sobie odpłynęło i potem gdzieś tam czasem zerkało z daleka za jakieś chmurki, ale w sumie ja właściwie stwierdziłem, że albo będzie happy end, albo będzie tak to neutralne, ale jakby pod takim kątem wstrząsu i zamartwiania się całkiem szybko to uczucie mnie właśnie opuściło i wiedziałem, że albo się skończy dobrze, albo chyba twórcy nie postawią na coś bardzo mocnego, bardzo wstrząsającego.
O, właśnie, dokładnie takie samo uczucia odnośnie rodziców adopcyjnych Bev, że tylko jak zobaczyłem, to wiedziałem, że coś będzie z nimi tak. Tak się czuło to w powietrzu, że zaraz coś będzie, że właśnie coś ojciec będzie robił, albo matka okaże się, że jest jakaś despotyczna i zacznie ją bić, czy cokolwiek takiego. I wydaje mi się, że w ogóle dużo bohaterów w tym serialu jest budzi takie dziwne odczucia w widzu. Brakuje mi w tym momencie słowa mojego ulubionego. No, że są tacy Hejtkowo. Troszeczkę dziwni. Nie wiem, czy też tak mieliście. Tak, właśnie dokładnie tak samo miałam z tymi rodzicami, że cały czas czekałam na coś złego. I chyba tym bardziej przez to oczekiwanie, nieważne czy to było sztampowe czy niesztampowe zagranie, byłam tak niesamowicie wdzięczna i pełna ulgi, kiedy ta mama okazała się być jej najlepszą przyjaciółką. Po prostu każda scena, w której z tym jeszcze u mnie, w moim przypadku, tym widmem tej ceny za ten geniusz, kiedy ta mama właśnie trochę ją sprowadza na ziemię, przypomina jej, że życie to nie tylko szachy, że naprawdę one się dogadują i po prostu i potrzebowałam tych nutek szczęścia, tych nutek normalności w tym takim trudnym życiu Bev i może to, że my w ogóle mieliśmy takie podobne nastawienie do tych nowych, pojawiających się postaci, właśnie wynika z samej pozycji Bev, która jakby uważamy chyba, przynajmniej ja tak uważam, że już tyle przeżyła i chyba z taką nieufnością, niechęcią podchodzi się do nowych, ważnych osób w jej życiu. Ja miałem zupełnie przeciwnie. Gdy tylko widziałem sceny z jej matką, to jakie one mają kontakty ze sobą, okej, to było fajne, bardzo fajnie to było rozrysowane, ale dalej czekałem, aż wydarzy się coś złego, że to było dla mnie za piękne, widzisz, ja lubię, ja gustuję w dramatach i ja po prostu czekałem, aż pojawi się ta druga natura matki, która, nie wiem, przechla wszystko, całe pieniądze Bev, albo ją ukradnie, albo cokolwiek, czekałem na jakiś wystrzał z tej strzelby Czechowa. To moja niechęć i to te obawy wróciły w momencie, kiedy ta matka poznała kogoś. I to był moment, ja poczułam się jak Bev, dosłownie, że tak poczułam się zagrożona o nią, że to idzie w złym kierunku, że ta matka się jakby może postąpić właśnie egoistycznie i to kosztem niestety kogoś innego. I byłam, powiedzmy, ciężko mi powiedzieć, że pozytywnie, ale byłam w jakiś miły sposób zaskoczona, że tak się ostatecznie nie stało. Moim zdaniem potem Bev nabrała takiej zdolności odbijania się od wszystkiego jak taka piłeczka z kauczuku, bo myślę, że ze wszystkich właściwie załamań, ze wszystkich opresji, problemów bardzo szybko wychodziła. I na skutek tego ta rola dramatu w ogóle strasznie spadła i wszelkie przemiany podyktowane jakąś tam refleksją na skutek czegoś złego, co się wydarzyło, uważam po prostu za zbyt szybkie. Jak była ona tak... To ja może chyba to nie mam tego wrażenia. Może wynika z typu postaci, że wiecie, ona pada, ale się od razu podnosi, ale moim zdaniem jakby ten okres nabierania sił po porażce powinien nieść za sobą coś troszkę głębszego i wstrząsnąć nią trochę bardziej. Faktycznie no, mamy tę podróż potem z trochę dłuższym motywem tego zbierania się potem w całość, odnajdywania jakichś elementów ze swojej przeszłości, ale mimo to jednak niedostateczna jest rola dramatu. To ja się z tym nie zgadzam, przede wszystkim dlatego, że właśnie wydaje mi się, że w ogóle Bev jest taką postacią specjalnie tak jakby zrobioną, że ona po prostu nie pokazuje tego, że od samego początku ma problem z pokazywaniem emocji. Wydaje mi się, że ona to wszystko przeżywa bardzo głęboko i bardzo ukrywa to. I wydaje mi się, że po prostu ona tak naprawdę, te porażki cały czas w niej były. Ta presja sukcesu, zwycięstwa, to jak ona w ogóle dziwnie, perfekcjonistycznie podchodziła do wszystkiego, do tych szachów zwłaszcza, i to było widać. I moim zdaniem właśnie ona dopiero w cudzysłowie zwyciężyła z tymi etapami porażek dopiero na samym końcu. Że ona po prostu może wyglądała jakby bardzo szybko się otrzypywała, ale moim zdaniem ona nadal jakby leżała wewnętrznie, bo może tego nie było widać. Ale wydaje mi się, że po prostu ona była taką wysoko funkcjonującą osobą z problemami. Wspomniałeś, Michał, w sumie ty wspomniałeś już kilka razy nawet w tym podcaście o, no nie ukrywajmy tego, ćpaniu głównej bohaterki. No ćpaniu, no jak można nazwać inaczej, kiedy
uzależnienie. W serialu główna bohaterka wspomaga się psychotropami, aby lepiej wizualizować sobie partię szachów w swojej głowie. I właśnie bardzo zastanawiało mnie, jak postrzegacie ten aspekt produkcji, bo ja osobiście mam mieszanie uczucia co do tego, jak Netflix rozwiązał tę kwestię, a może raczej jak jej nie rozwiązał, bo bohaterka przez cały serial, praktycznie no od początku niemal do końca, bierze leki i są one ukazywane jako swoisty złoty środek na sukces. Przecież mamy ten jej pierwszy turniej, w którym przed główną walką, gdzie łyka nawet te tabletki. Pominięto całkowicie aspekt zdrowotny czy wątek uzależnienia i wpływu na psychikę. I miałem w pewnym momencie takie, nawet się martwiłem troszeczkę, czy Netflix tym sposobem mógł zachęcić niektórych odbiorców do sięgania po takie środki, bo tak naprawdę dostaliśmy przekaz, że hej, patrz, ona sobie łyka psychotropy i zobacz, wygrywa i tak naprawdę nic się złego nie dzieje z nią po tych psychotropach. Może się troszeczkę zamyka w sobie, ale gada normalnie z ludźmi dalej. Jak wy to postrzegacie? Bo dla mnie to był na przykład ważny wątek z racji tego, że studiuję resocjalizację na przykład, nie? O. Masz rację. I jeszcze to jest jedna sprawa, a druga, że moim zdaniem wątek spłucono. Bo faktycznie on po prostu nie ma konsekwencji jakby i jest taką odpowiedzią na wszystko. Lepsze ujęcie mamy masę dobrych filmów o tym, jak narkotyki wpływają na postać artysty czy jakiegoś geniusza. Requiem dla snu, czy dla mnie co pierwsze co pomyślałem, to jest jak świetnie to pokazał Tomasz Kot Wskazanym na bluesa, grając Ryśka Riddla, no i tam praktycznie było pokazane, że to ćpanie jednak człowieka wyniszcza. Ja wiem, że psychotropy i heroina to nie jest to samo i ma to inny wpływ, ale pokazanie jakiejś dążenia do tej samodestrukcji, bo to jednak widzimy sceny, gdzie jej łazienka po prostu jest zawalona pustymi pojemnikami, powinno bardziej prowadzić do jakiejś samodestrukcji, a tak naprawdę było takie zagrożenie, więc muszę się bardzo zgodzić z tobą, Jacek. Ja sama mam trochę mieszane uczucia co do tego wątku całego, ponieważ był przynajmniej dla mnie nie do końca jasno pokazany, to znaczy nie do końca jestem do teraz pewna, czy ona te wizje szachów widziała tylko i wyłącznie po psychotropach, czy nie, bo były takie momenty, że wydawało mi się, że ona była w stanie sobie te szachy wizualizować i bez tego, nawet jeżeli nie było... Na początku, przepraszam, wtrącę się troszeczkę, na początku tylko po psychotropach, na końcu już było widać, że sobie sama to wizualizowała. Tak, w każdym razie właśnie, że jakby miałam to poczucie, że ona tych psychotropów do tej wygranej, do tego geniuszu tak naprawdę nie potrzebuje i jakby, że to był cały ten motyw, dlaczego ona w ogóle, że dlatego uważam, że to w ogóle nie zachęcało do brania tych psychotropów, a raczej było taką motywacją, że one do niczego jej nie były potrzebne, że to wszystko się działo cały czas w niej. Jednakże uważam, że nie mam wystarczająco dużo wiedzy psychologicznej, żeby w ogóle jakby profesjonalnie się wypowiadać tutaj i analizować jej zachowanie i to działanie tych leków, uzależnień i tak dalej, w jaki sposób to było pokazane, czy nie. Niemniej jednak chciałam zwrócić uwagę na bardzo ciekawy wątek, który zachwycił mnie i moją współlokatorkę. Mianowicie był taki moment, w którym właśnie ta Bev się tak pogrąża w tym uzależnieniu, jakby już się odcina i alkohol, i te tabletki, używki i wszystko inne. I mamy w którymś momencie taki proces, że jej ci bliższe jej postacie starają się jej pomóc. Najpierw mamy biednego Harego, który zakochuje się w niej, próbuje jej pomóc, próbuje ją w pewien sposób ratować. No niestety nie udaje mu się wyciągnąć jej z tego, nawet jeżeli chwilowo jakby był wsparciem i oparciem dla niej. Później pojawia nam się Benny, który też przechodzi cały proces wątku tej próby pomocy, tej próby ratowania Bev. Nie wiem, w jakim stopniu był tego świadomy, w jakim nie, ale to było naprawdę piękne i wspaniałe. I był taki moment, że Bev już bardzo, bardzo, bardzo nisko upadła i miałam taki moment, że czekałam, jakkolwiek to dziwnie zabrzmi, aż ktoś ją uratuje, że nie wierzyłam, że ona jest w stanie to zrobić sama i tym bardziej byłam pozytywnie zaskoczona i równie pozytywnie zaskoczona była moja współlokatorka, kiedy tą postacią, która ratuje naszą słodką i kochaną Bev, okazuje się być tak naprawdę Jolene, bo uważam, że
to ona miała największy wpływ na to, że ona się podniosła, że była w stanie pójść dalej, że była w stanie pewne rzeczy przepracować. I jakkolwiek może zbyt feministycznie to zabrzmi, cieszę się, że postacią, która uratowała naszą główną bohaterkę, była właśnie jej najlepsza przyjaciółka, a nie mężczyzna. Widzisz, Mary, niestety muszę ci to powiedzieć, ale mylisz się. O nie. I mylisz się to tak dość mocno. O nie. Gdyż nasza główna bohaterka była uzależniona od alkoholu, miała swoje alkotango, była uzależniona od... ciężko nazwać to, jeżeli ona chleje dzień w dzień przez jakiś czas. Dobrze. I ciężko... Ja w ogóle nie widziałem w niej upadku, to nie było pokazane, jak ona upada. Ona nie poniosła znowu żadnych konsekwencji, nie straciła kompletnie nic. Może potem, ale to już było już po całym tym cyklu, po całym ciągu alkoholowym, ale ona nie straciła nic, nikt od niej nie odszedł, nie zawaliła żadnego turnieju, nie wywalono jej znikąd, nie poszła na terapię, kompletnie nie poniosła żadnych konsekwencji swoich zachowań. Też nie było, nie stoczyła się do dna, ona nawet nie była blisko dna, miała pieniądze. Okej, to rozumiem, to z tym się zgadzam, z tym, co teraz mówisz, to nie mogę się nie zgodzić, bo faktycznie macie rację w tym aspekcie. I dodatkowo Jolene, która ją ratuje na końcu, dla mnie to była tak bardzo Deus Ex Machina, gdzie wszyscy inni bohaterowie, było pokazane, że oni niby nie mają już na nią wpływu i nagle pojawia się przyjaciółka z dzieciństwa, której w zasadzie mieszkają w tym samym mieście czy obok siebie i ona nie odwiedzają się od X lat, nie utrzymają X lat kontaktów i nagle w tym konkretnym momencie postanawiają znowu nawiązać ten kontakt. W momencie, kiedy bohaterka jej najbardziej potrzebuje, kiedy może stoczyć się jeszcze niżej, może być już dotknąć tego dna, mimo że moim zdaniem nie była nawet blisko, wtedy pojawia się przyjaciółka, która magicznym sposobem wyciąga ją z tego dołka. Dla mnie, ta końcówka była taka bardzo mech i całe to uzależnienie od narkotyków, alkoholu też było bardzo mech pokazane. Sorki, troszeczkę się zagotowałem. No to zawsze jednak trąci banałem, bo jednak ktoś się zawsze na koniec pojawia, tak jak kurczę Gandalf, nie? No dobra, ale nadal, sorry, ale pojawienie się Gandalfa było super. Ale chodziło mi o ten aspekt. Rozumiem, czego się czepiacie i absolutnie zgadzam się z nie podkreśleniem tych konsekwencji jej uzależnień i tak dalej. Ale cieszy mnie to, że to jednak była relacja, po pierwsze przyjacielska, a nie romantyczna, która ją jakby wyciąga. A po drugie cieszę się, że to była jednak właśnie kobieta, a nie mężczyzna. To jest, może to jest trochę sztampowe i wiecie, w czasach takiej poprawności politycznej jakby głupio mi też trochę zwracać na to uwagę, ale mam wrażenie, że mimo wszystko takich produkcji, gdzie to kobiety ratują kobiety, jakkolwiek dziwnie to brzmi, jest trochę mniej niż tego stereotypowego, że to mężczyzna ratuje z opresji. I tylko ten aspekt chciałam podkreślić, że był pozytywny w odbiorze dla mnie prywatnie. A pomyśl, jak pięknie by było, gdyby kobieta uratowała samą siebie. Jezu, to już byłoby wspaniale, po prostu mój mózg by wybuchł. Kto by pomyślał, że człowiek może sam przejść nad niektórymi rzeczami. To prawda. A byłoby jeszcze lepiej, gdyby uratował ją jakiś leniwiec, nie? Także wtedy to by się ucieszyło. To by było najpiękniej. Jeszcze podkreślmy, że tutaj nie ma kobiet, nie ma mężczyzn, wszyscy są leniwcami, więc polityczna jest tego typu. Dobrze wiedzieć. Tak, zachowana. Dobrze wiedzieć. Mamy dużo kobiet, więc wyrównane. Mężczyźni, nie, ale kobiety, w ogóle już mistrzostwo. No jeszcze jest Patryk. Mistrzostwo by było jakby na końcu przyszedł jej w ogóle stary nauczyciel, nie? To po prostu by mi tak popsuło cały serial. To jest, gdyby on tam stanął, ten woźny z piwnicy, gdyby on stanął w jej drzwiach. To byłoby takie amerykańskie zakończenie, tak? To byłoby taka wisienka na torcie wtedy. Niemniej taka myśl mi się nasunęła. Czy nie uważacie, że Netflix starał się zrobić z tego serialu troszeczkę takie dzieło family friendly? Że tu właśnie bohaterka nie ma jakichś zbyt mocnych konsekwencji. Te uzależnienia niby są, niby ich nie ma. Ona tam niby też pije ten alkohol, ale najgorsze co się stało, to się chyba po prostu zżygała do pucharu. Rozumiecie, o co mi chodzi? Tak. Że tu nie ma takich mocniejszych treści w środku. Nie wiem, czy mieliście też takie wrażenie. Widać, że jednak celowano w bardziej taki produkt
No może nie do końca nie dla rodzin z dziećmi, ale taki trochę familijny faktycznie. No bo żeganie do pucharu jest jeszcze, no może nie do końca przyjemne dla oka, ale nie tak bulwersujące jak to, jakby zaśpała się w jakiejś uliczce czy cokolwiek. A do tego by to mogło wszystko prowadzić, jakby jednak sięgała po coraz większy odlot, żeby coraz lepiej grać, coraz te nowe taktyki wymyślać. Chociaż to znowu teraz też zahacza o wątek tego, jak ona była dobrą szachistką bez tego, bo w sumie możemy teraz pogdybać, czy mogła grać jeszcze lepiej, jakby grała bez tych wszystkich wspomagaczy. No to już jest osobna kwestia. Netflix chciał zrobić, widać, że to nastawienie jest takie, żeby to był kolejny produkt Standard Reali, żeby dołożyć ten i tak umieścić go na tym piedestale. To nie było takie do końca dzieło autonomiczne, gdzie mogli twórcy użyć wszystkich swoich pomysłów, myślę, i takiej całej mocy poszaleć, dokładnie pobawić się, zszokować widza do jak największego grona odbiorców i umieścić na takim Netflixowym piedestale. Dobra, chłopaki, a teraz robimy Netflixowy piedestał. Czas na nową produkcję. Oni by tak, kurde, no już dawno nie wrzuciliśmy nic nowego, nic na nasz piedestał. Nic nowego na nasz piedestał. Chłopaki, to teraz taka super produkcja. Oto stoi się kurzy. A czemu mówisz chłopaki, a może mówię dziewczyny? Teraz super produkcja. Leniwce. Leniwce. Zgadzam się z tą teorią, że to wygląda właśnie jak taka produkcja bezpieczna, nazwijmy to. Dobra, ale porozmawialiśmy już sobie troszeczkę o naszych postaciach, ale może porozmawiajmy teraz też o tym, kogo naprawdę widzimy na ekranie, bo mamy tutaj Anię Taylor-Joy jako Beth Harmon, mamy Thomasa Brody Sangstera, znanego na przykład z serii Więzień Labiryntu, a wcielającego się w omawianym serialu w Beniego Wattsa, no i oraz oczywiście nieodzownego dla Netflixa po prostu aktora wisienkę na torcie do każdego nowego dzieła, Harry'ego Mellinga. O, jest wisienką w każdym nowym dziele Netflixa? Tego nie wiedziałam. Oni mają podpisany pakt krwi na co najmniej jeszcze 50 produkcji, w których będzie Harry Melling. Naprawdę? Tak, on pojawia się po prostu we wszystkim nowym od Netflixa. Bo on dla mnie jest postacią, jakkolwiek okrutnie to nie zabrzmi, właśnie, którą widzę zawsze Dursleya w nim i niestety to mi się zmienia i bardzo szanuję jako aktora, że naprawdę wyszedł jakby od tego mocno zakorzenionego charakteru, a jednak gdzieś tam to zawsze do mnie wraca. Niedawno widziałam go w roli tego szalonego księdza w tym filmie z... Tak, w Jezus Maria, The Devil Within? Tak. Nie. Właśnie nie mogę zapamiętać tytułów, bo dużo the się... Devil All The Time. Pojawia się dużo tych tytułów filmów z diabłami i ze złem. W każdym razie tam gra zupełnie inną postać niż się spodziewałam. Dlatego znowu tutaj przełamał jakieś tam moje wyobrażenia o nim, grając takiego super dobrego, poczciwego, po prostu chciało się go czasem przytulić. No właśnie, bo mamy Harry'ego Mellinga w nieco milszej roli niż zwykle. W końcu nie gra jakiegoś złodupca, czy tam szefa wielkiego korpo, który chce zabić naszych głównych bohaterów. Chociaż na początku właśnie taką rolę dostał. Potem widzimy go w roli takiego bardziej, no właśnie takiego misiowatego, emocjonalnego chłopaka. I mi również się podobał w tej opcji, w sensie... Już kiedyś zaznaczałem w którymś podcaście, że naprawdę chciałbym go zobaczyć w jakiejś takiej turbo dobrej roli, takiej ociekającej aż dobrem. Tutaj nie do końca była aż taka rola, ale był bardzo zbliżony. Myślę, że naprawdę, może nie był 100% dobry, ale naprawdę byłam zachwycona nim jako osobą, jakby postacią, którą grał. I to był moment, w którym właśnie aż czułam, że Beth wykorzystuje jego uczucia, emocje i bardzo się cieszyłam w momencie, kiedy trochę dojrzał do pewnych decyzji. Tak, tutaj on był tym dobrym, a główna bohaterka była tym złym. Jeśli to tak kategoryzujemy, to tak. No, tak wielki był uogólnienie oczywiście. Michał, a jak ty patrzyłeś na rolę naszego pana Mellinga? Oczywiście grane w roli Harry'ego Beltika w serialu. Mi się podobało, bo podobało mi się to, bo w przeciwieństwie do Old Guard, gdzie grał na bluzy z kapturem, więc to już był duży plus. A generalnie, no moim Ale jakie auto miał fajne.
No i no ale bluza z nie, no przestań, a bo się bulwersuje przed snem z umiejętności. Ale no z niego wyszła taka ciepła klucha troszeczkę i no tak kurczę, jak taka ciepła klucha bez smaku, tak. No był sobie moim zdaniem na ekranie, ale no rozumiem jego rolę, ale tak jakby przeszło obok mnie totalnie i taki był, no taka klucha ciepła. Nie, no to właśnie takie ciepłe kluchy w wykonaniu Dudleya to jeszcze nigdy nie było w historii kinematografii. Bo tak jak już powiedziałeś, podpisałeś świetny tak. kontrakt. Naprawdę nie wiem, jak do tego doszło, ale no to co on z nimi podpisał. Może w szachy przegrał. W szachy, nie wiem w co, ale ma dobry kontakt. Jestem ciekawy, ile razy jeszcze się będziemy śmiali z tego, że w omawianym materiale się pojawił. No właśnie zbliża się Alien Wars i zastanawiam się, jakiego dinozaura będzie grał, albo czy będzie cała planeta z Harry'ego Mellinga zrobiona. Niemniej mnie z kolei zachwyciła pani Taylor-Joy w roli Beth Harmon, bo po prostu była to tak przepiękna. Tak pięknie wyszła przez cały ten serial. Jej twarz, jej mimika czy zachowania tak pięknie pasowały do klimatu serii, do tej lekko takiej przytłumionej przez narkotyki, wiecznie zamyślonej w swoim świecie Beth. Naprawdę zachwycony byłem jej rolą. Ja bym prosił Jace, żeby przy montażu teraz wstawił Dajeskę jakąś muzyczkę z Zakochanego Kundla albo z czegoś, żeby to pasowało pod jego emocje wyrażone przed chwilą. Od razu, no piękna była, no co? Tak, ja zaproszę, proszę cię bardzo. Ja kojarzyłem główną aktorkę z Peaky Blinders, gdzie pojawiła się w najnowszym sezonie i grała tam cholernie irytującą postać. I muszę powiedzieć, że żywiłem jakąś antypatię, bo myślałem, że ona jest z natury taka irytująca, ale się okazało, że po prostu świetnie zagrała irytującą postać. Inne też potrafi zagrać równie umiejętnie, więc raz mam wielki honor i zostaję fanem, bo naprawdę, naprawdę na ekranie wypadła świetnie. Od takiej od zagubionej nastolatki po może nie do końca pewną siebie kobietę, ale taką świadomą, pewną swoich umiejętności. Więc naprawdę główna bohaterka, bardzo mocny plus w całości. Ojej, tak, ja w ogóle nie skleiłem tego, że ona w Peaky Blinders grała. Kompletnie jakoś nie połączyłem tych postaci. Właśnie sobie sprawdziłem i jest dokładnie tak jak mówisz. No i... Ale w Rudym jej lepiej. Jaka ocena. Ja sama ją kojarzę z filmu Split i z tego nowego filmu o mutantach, gdzie zdecydowanie bardziej podobała mi się jej kreacja w Splicie oczywiście, bo sam film New Mutants nie był najlepszym filmem. Niemniej jednak, oprócz tego, że aktorka jakby super zagrała i w ogóle jest przepiękna, co w ogóle o czym świadczy masa fanartów, które się wylewają w sieci z nią i w ogóle z Gambitu Królowej, jest tego naprawdę dużo, ale wydaje mi się, że też dużo ku temu się przyczyniło w ogóle same kostiumy i scenografia, bo Boże, jej kostiumy, te sukienki, które ona nosi, w ogóle ubrania, które nosi, w jaki sposób je nosi, to w ogóle dla dziewczyn, to jest po prostu aż ikona stylu. Ja po prostu nie mogę wyjść z zachwytu, jak piękne te stroje były i jak bardzo w klimacie i w czasie, którym się odbywała cała ta historia. Ja nie wiem, czy wy zwracacie tak. uwagę na takie rzeczy w sumie. Tak, kreacje, oczywiście kreacje w całym serialu były piękne. Te ciuchy, tak bardzo, ciuchy głównej bohaterki, no oczywiście się wyróżniały bardzo na tle ciuchów innych bohaterów, przeważnie dlatego, że miała na nie pieniądze, ale te kreacje no jeszcze bardziej podkreślały urodę aktorki. No nie będę tu już piał chyba więcej nad tych zachwytów, nie będę tutaj wylewał nad nią, bo jeszcze ktoś mnie tutaj posądzi o jakieś niezdrową fascynację. Niemniej jestem zachwycony rolą pani Taylor-Joy. Jeszcze co do kostiumów chciałam dodać. Oczywiście nie jestem pewna, bo jeszcze nie znalazłam jakby takich rzetelnych informacji. Niemniej jednak widziałam takie zwrócenie uwagi na to, że wydaje się,
że bardzo sprawnie i sprytnie wykorzystano kostiumy wielokrotnie w różnych scenach. Na przykład wykorzystywano tę samą sukienkę czy bluzkę, ale odwróconą jakby tył naprzód i zrobiono z tego całkowicie nową kreację. Czasami jakieś sukienki pojawiały się gdzieś w tle na manekinach, a potem pojawiały się już w świecie w postaci, że te materiały w ogóle były bardzo kreatywnie wykorzystywane, co też myślę, że jest ciekawe dla osób, które się tym interesują, i bardzo ładnie i efektownie to nadal wyszło, mimo tych potrzebnych najwidoczniej trików przy zaoszczędzeniu na materiałach i pieniądzach. No, najpierw na głównym bohaterze oszczędzają, bo wrzucają Melinga jak zawsze, a potem bluzki na lewą stronę odwracają, żeby nie płacić za nowe ciuchy. No super, Netflix bogate, bogactwo tutaj się kłania. Wszystko na Alien Wars. Ja tu chwalę kreatywność. Nie spodziewałam się takiego obrotu. Michał, a ty jak często zmieniasz ciuchy na lewą stronę? I nie na lewą, tył naprzód, w sensie tył naprzód, że obracali na przykład, tył sukienki był z przodu. A Michał zmienia na lewą. No wtedy masz na więcej dni, z lewej na prawą, z prawej na lewą, tył naprzód, potem jeszcze jak się z kimś zamienisz, to w ogóle to jest tydzień czasu. No kapsułki do prania to nie jest najtańsza rzecz. Proszę cię. A tobie, Michał, jak się podoba główna bohaterka? Powiedz, że się podoba. Powiedz, że ci się podoba. Wiem, że masz tam kobietę obok, ale możesz powiedzieć chyba, nie? Tak, powiem to bardzo cicho, tak. Nie, no naprawdę. No, robi wrażenie i po prostu robi wrażenie. Myślę, że powiedzieliśmy już wszystko. Ja bym jeszcze chciał zwrócić uwagę poza strojami na samą scenografię, która mnie totalnie urzekła, i te wszystkie draperie w kwiaty w mieszkaniach, po prostu cudowne. Świetnie ujęty klimat lat 80., tak? Dobrze mówię? Tak, 80., 60. Ten sprzęt kuchenny amerykański cały, te wszystkie osiedla, ale też wejście na wszelkie salony w Meksyku, w Rosji. Naprawdę scenografia chyba nawet bardziej niż kostiumy mnie urzekła, choć same kostiumy też genialne. Myślę, że to wszystko jest połączone, bo i scenografia, i kostiumy, one tak naprawdę budowały klimat. Kurde, ja po prostu nie mogę z samej takiej właśnie walorów graficzno-estetycznych, te ujęcia, jak studiuję grafikę, po prostu nie mogłam się napatrzeć na ten serial pod względem takim czysto estetycznym. Było tak przepiękne, po prostu i kolorystyka całego filmu, i światło, Jezu, światło robiło tyle roboty, po prostu jest właśnie ta nostalgia. W momencie, kiedy mamy bohaterkę, która wchodzi na salę turniejową i mamy takie aż zwolnienie czasu, kiedy mamy takie delikatne beżowe barwy, ona ma te piękne stroje na sobie, te jej piękne rude włosy i bada to delikatne, ciepłe światło. Ja po prostu znowu czułam się, jakbym była x lat młodsza i była na tej sali, i to podekscytowanie tymi turniejami i właśnie to zwolnienie czasu, takie stanie w miejscu. Te szachy to jest dla mnie taki trochę archetyp takiego zamkniętej przestrzeni, zwłaszcza, że te turnieje odbywają się w takiej absolutnej ciszy i skupieniu. Naprawdę od razu czułam klimat tego świata. Ja niestety nie żyłem w Ameryce w latach 60., więc nie wiem, jak się ma oddanie wnętrza budynków, sprzętu czy aut jeżdżących po ulicy do faktycznych realiów. Słucham jednak troszeczkę muzyki, tak ciut, i muszę powiedzieć, że w tej kwestii serial wypada równie świetnie, co w wielu innych kwestiach, bo usłyszymy tutaj na przykład The Monkees, Jillian Hill ze swoim tu, czy wreszcie Shocking Blue, ze znaną chyba każdemu Venus, i dla mnie to jest ten element, który mnie naprawdę kupował w tym serialu, bo muzyka była tu dobrana fenomenalnie, odpowiednio do scen, robiła niesamowity klimat, czasem w ogóle całkowicie zmieniała klimat danej sceny. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę też na muzykę w serialu, czy byliście zbyt zajęci patrzeniem na szachy. Kurczę. Ja byłam zbyt zajęta patrzeniem na szachy. Przepraszam. Ja też patrzyłem na szachy i dodatkowo jeszcze mrugałem uchem i kiepsko było słychać.
Nie, ale przyznaję, że ogólnie wydaje mi się, dużo większą uwagę przykładam do tego, co widzę, niż co słyszę. I być może to jest moja słabość jako świadomy odbiorca, jeżeli chciałabym takim świadomym odbiorcą być. Niemniej jednak, dopóki ta muzyka nie ma jakiegoś mocno nacechowanego emocjonalnego aspektu, albo faktycznie jakoś się nie wyróżni, to tak jak budowała mi ten klimat absolutnie, tak nie przypominam sobie, żeby któraś jakoś specjalnie wyryła mi się w pamięci, może w ten sposób. Kurczę, no ale jak bohaterka sobie z winiaczem tańczy w salonie, albo jak tańczy przy Harym, swoim przyjacielu. Nie, tak, absolutnie. Ja jakby nie mam nic do tej muzyki, wręcz przeciwnie, uważam, że była bardzo ładna i spójna, ale właśnie ona była takim czymś, co dopełniało mi całość tej produkcji, a sama w sobie jakby nie zapamiętałam po prostu, może w ten sposób, czegoś konkretnego, co by mi się wybiło, że ona po prostu zamykała mi całą resztę, może w ten sposób. Dużo jest też melodii, które przygotował oczywiście Netflix samodzielnie i one też oczywiście pasują do serialu. Ja zwróciłem uwagę na tę muzykę, bo ona mi bardzo pasowała do bohaterki. To jest takie dziwne. Dla mnie przy muzyce Bev dodawała nowego wymiaru, dostawała. Rozumiem, że jak bohaterka jak była ładna i muzyka była ładna, to dlatego pasowały do siebie nawzajem. Nie, muzyka była ładna, fajna. Ale ja cię nie lubię. Proszę to wyciąć. Nic nie wycinać. Polecenie leniwca. Nie, no dobra. No i co, zbliżamy się powoli do końca. Czy chcielibyście jeszcze coś dodać tutaj? Czegoś nie poruszyliśmy? Ja chciałabym dodać, że bardzo podobał... A ktoś inny, Michał? Przepraszam. Nie, no daj Mary skończyć, jak już zaczęła. No mów, żartowałem. Okej, dziękuję. Ja chciałam tylko dodać ostatni aspekt, którego jeszcze nie poruszyliśmy. Bardzo podobał mi się aspekt językowy tej produkcji. Podoba mi się ta tendencja w ogóle w filmach i serialach, że w momencie, kiedy jesteśmy w Ameryce, ale wyjeżdżamy z Ameryki, to okazuje się, że ludzie mówią w innych językach niż amerykański. I było to bardzo przyjemna wstawka, by posłuchać raz na jakiś czas tego francuskiego, hiszpańskiego, kiedy mieliśmy komentatorów podczas turniejów, a także rosyjskiego, który w ogóle szanuje Marcina Dorocińskiego, o którym też nie wspomnieliśmy, do którego możemy zaraz wrócić, naszego rodaka, który się tutaj znowu wybił w tej pięknej produkcji Netflixowej i który pochwalił się też piękną znajomością języka rosyjskiego. Tak, właśnie o tej naszej polskiej perełce warto by wspomnieć. Ostatnio nasza Netflixowa perełka Maciej Musiał, co prawda powiedział podobną ilość zdań, ale ubili go szybko, także no, Dorociński już ma, jest tym lepszym Polakiem w Netflixie, że przeżył. Hurra, bo... O Jezu. W ogóle powiedzcie mi, co sądzicie o tym, podobno, że on gra w ogóle, Marcin Dorociński gra właśnie... Rosjanina. Jestem ciekawa, co sądzisz. Kto to jest Marcin Dorociński? Kto to jest Marcin Dorociński? Marcin Dorociński w serialu grał głównego przeciwnika, głównego, ostatecznego przeciwnika Bev Harmon, czyli Wasiliego Borgowa, jeżeli powiedziałam to poprawnie. O, faktycznie. Tak było. Przepraszam, ja kompletnie nie znam aktorów, wiesz, ja nie orientuję jasne, się. Jasne, nie ma problemu. Dla mnie to jest zawsze bardzo tylko ciekawe. Patrzę po twarzach. Bardzo ciekawe, kiedy właśnie ta narodowa duma wchodzi, że aha, to nasz Polak gra w jakimś tam znanym serialu zagranicznym. Niemniej jednak, tak jak cieszę się absolutnie i w ogóle gratuluję jakby sukcesu na scenie międzynarodowej, tak mam trochę mieszane uczucia właśnie ze względu na to, że nie gra Polaka, a Rosjanina i jest to dla mnie no, ciekawe wrażenie. Świetnie, Jacek, jeśli pod tym filmem na YouTube będzie łapka w dół, to dał ją Marcin Dorociński, także gratuluję ci bardzo. Ale ja go chwalę. Albo musiał. Albo musiał na drugą łapkę. To dwie łapki w dół murowane. I w ogóle bardzo podobał mi się w ogóle kreacja postaci, bo uważam, że był świetnie kontrastowo pokazany względem Bev, czyli ta Bev Harmon, która jest taka emocjonalna i tej rude włosy i ona jest pełna tej nerwowości i tego ataku. A on jak robot, taka statyczna, te masa ujęć reżyserskich, gdzie on po prostu... do
dominuje ujęcie, że bardziej pokazują jego niż ją, że on tak jakby aż po prostu całą sylwetką jest nad nią i to czuć w tej ich grze psychicznej, mentalnej, która się odbywa między nimi, ten pojedynek dwóch takich niesamowitych mózgów. I bardzo mi się podobała kreacja postaci, ale właśnie... brakowało mi trochę z nim takich scen, i w ogóle jestem wdzięczna, że w ogóle takie sceny były, a niemniej jednak wolałam, żeby byłoby ich więcej, kiedy właśnie pokazali go jako człowieka, nie jako tego szachowego robota, który na szachownicy nie popełnia żadnych błędów i tak dalej, a te małe, subtelne sceny właśnie z jego rodziną, czy jak on na końcu dziękuje za grę w Harmon. W ogóle to jest też super ważne moim zdaniem, że w szachach ta kultura podawania sobie ręki na początku gry i na koniec jest niesamowicie taka, no po prostu grzeczna. Uważam, że to jest bardzo fajny zwyczaj. Koniec, skończyłam. Mi się bardzo właśnie podobało, jak on zakończył. No to było praktycznie zakończenie serialu. Jak on właśnie po prostu miło potraktował Bev, a nie zdenerwował się, nie odszedł jak dupek, czy nie powiedział jeszcze czegoś na koniec, tylko przyjął tą porażkę z godnością. I zachował się tak bardzo sportowo, ładnie. Sportowo, honorowo. Tak. No jak mężczyzna. Ej. Ale zauważmy jeszcze samo pokazanie Rosji. Świetnie, że to jest zupełnie inna kultura szachów niż to było w Stanach. Że w Stanach, jak były pokazywane zawody, to jerali się tylko wybrani ludzie, a tam to po prostu był szał, że całe miasto praktycznie stało, bo oglądało ten finał. Czy go słuchało w radio, czy odtwarzało żywcem na tych szachownicach przyniesionych z domu. Nie wiem, czy faktycznie aż do takiej skali u naszych wschodnich sąsiadów te szachy są taką pasją ogólnonarodową, czy aż w takiej skali, czy troszkę czy to wyolbrzymiono, czy były kiedyś. W każdym razie... Tego nie wiem, ale szachiści rosyjscy są właśnie znani, że właśnie większość tych największych szachowych mózgów bardzo często ma pochodzenie rosyjskie, albo w tej Rosji te szachy są bardzo mocno rozwijaną dziedziną. To akurat tak, ten fakt też kojarzyłem, ale... Piję do tego, że podnieś pojawia u mnie skojarzenie z Rockim i taka laurka amerykańska, bo tak jak w trzeciej części Rocky też się bije z Rosjaninem i potem na finowy pojedynek idzie do Rosji. Na początku go tam nienawidzą, a potem wszyscy go tam kochają i tu mi się też tak skojarzyło, że potem ta Bev wychodzi i w sumie jakby całe miasto jest jej, bo wszyscy ją kochają i ona gra w szachy z tymi prostymi ludźmi. Gdzieś tam to mi się kojarzy zawsze z taką amerykańską pocztówką dla samych siebie, że muszą sobie Amerykanie podkręcić, że oni są fajni, nie? Że wszyscy ich tam potem kochają w tej złej, biednej Rosji. Właśnie tego nie do końca rozumiałam, dlaczego tak bardzo wszyscy ją kochają. O, no właśnie, to jest ciekawy wątek. Dlaczego akurat, dlaczego tak się cieszyli? W sensie rozumiem, że na początku były kobiety. Tak, to i też. I że Bev była tak naprawdę jedyną przedstawicielką płci żeńskiej tam na tych zawodach, czy w ogóle na takim poziomie. I może dlatego, tylko że potem to już było coraz więcej ludzi, nie tylko kobiety. Właśnie też się zastanawiam, że na początku wydawało mi się, że ona to poparcie wśród ludzi ma właśnie ze względu na to, że reprezentuje kobiety, że jest młoda i tak dalej. I jakby okej, okay, fajnie, zgadzam się z tym, ale zastanawiam się, z czego wynikało ta potem taka niesamowita fala popularności, którą ona zdobyła, i jestem ciekawa, skąd to się wzięło. No nie wiem, może to faktycznie jest tak, jak Michał mówi, że to miała być po prostu laurka dla Amerykanów. Teraz dostaniemy łapki w dół od Amerykanów. Od całego narodu. Teraz to już i tak wszystko równie pochyło. Ja chcę wkurzyć do Rocińskiego, ja wkurzyłem musiała. I tak już sprawa jest przegrana. Tak to się musiało skończyć. Tak to się musiało skończyć, panie musiał. Zakładać jej konto. Widzę, że wchodzimy bardzo głęboko. Tak, ale skoro już wspomnieliśmy o końcówce, to ponawiam pytanie, ale już tak dosłownie na 10 sekund. Czy cokolwiek jeszcze macie do zadania? Oprócz tego, że główna aktorka była piękna. To najważniejsze. To jest najważniejszy wniosek z całej produkcji. Nie klimat, nie kostiumy. No, dramatu, główna aktorka dramatu przepiękna. Mi dobrego nie dali. Fajna sportówka, dramatu za mało. No, aktorka chociaż piękna.
To ja chyba mam właśnie na odwrót, że tak jak bardzo podobała mi się Brzydka? A nie. Absolutnie nie. Ale chciałam powiedzieć, że właśnie bardziej niż fabuła i postacie zachwycił mnie właśnie ten klimat, te kostiumy, światło i cała ta otoczka tego świata z przedstawionego. Michale? Tak, możesz zabrać moje 8 sekund na kolejny podcast, gdybym chciał wykorzystać. Dobra, a więc tyle. To był nasz podcast o Gambicie Królowej. Jak słyszeliście, serial nam się trochę podobał, trochę nam się nie podobał. Na pewno było to fajne widowisko. Napiszcie też w komentarzach, czy wam się podobał, czy podzielacie nasze zdanie, a może przeoczyliśmy coś bardzo ważnego, jakąś jedną małą scenkę, która odmieniłaby nam cały obraz tego serialu. No i nic, będziemy się żegnać. Była ze mną Maria. Dziękuję i do usłyszenia. Byłem ze mną Michał. Dzięki wielkie, na razie. I byłem ze sobą też ja, czyli Jacek. Siemanko.